I witam was, z tej strony Repus, oto odcinek informacyjny, który informuje o zawieszeniu kanału na pewien czas. O co chodzi z tym zawieszeniem, dlaczego zawieszam i w tym i tak dalej. To się zaczyna od tego, że niedługo są, kończą się wakacje, niestety tak, to prawda, wszyscy nic nie końca. Kończą się wakacje i zaczyna się szkoła i chciałbym trochę podpiąć oceny w szkole. No, lepiej się uczyć i tym podobne, dlatego mniej czasu będę spędzał na nagrywanie, bo wcześniej to wrzucanie filmów zajmowało mi najwięcej czasu, tam 5 godzin dziennie oczywiście, żeby filmik wysłać, więc jebać to wszystko. I postanowiłem mieć trochę lepsze oceny, a nie na przykład 2 z matmy, jak na przykład w pierwszym półroczu miałem też przerwę z nagrywaniem i miałem na przykład 3 z matmy, miałem 5 z Anglika, a później zeszło mi to na 4 z Anglika oraz 2 z matmy, no to będę miał teraz jeszcze chyba 9 lub 10 przedmiotów informatycznych, bo jestem druga klasa techniku informatycznego, więc się trochę boję, że od komputera będę miał jakby niechęć do komputera. Co tam jeszcze? I to jest jeden z powodów. Drugi z powodów to jest to, że mam ambitny plan w LoLu dojść do platyny, mimo że teraz jestem w srebrze 1. No i potrzebuję na to czasu oraz internetu. Do końca sezonu dojść do platyny, no 5 co najmniej. I to jest kolejny powód, którym będzie mieć filmów. Kiedy powrócę do filmów? Mam nadzieję, że to będzie co najmniej miesiąc, tak myślę, zawieszenia, aż do wyjścia FIFA 15. Wtedy się zobaczyć, jak tam z tą FIFA. Najprawdopodobniej to aż do nowego internetu, bo w ogóle co się okazało, były te filmy o internecie i tak dalej. Ale wkurwiły mnie 2 informacje. Pierwsze, że na porcie MMO było napisane, że trzeba być pełnoletnim, ale nie wiem do końca, czy to sprawdzają, czy nie, więc miałem na to wyrąbane. Jeśli chodzi o ten port MMO Reflinki, to że trzeba mieć co najmniej 500 subów albo 10 tysięcy wyświetleń miesięcznie. No to widzicie, ile mam subów, a wyświetleń mam około 5 tysięcy miesięcznie. No to 2 razy mniej mam. I z tego niestety powodu nie będzie Reflinków, a jeszcze jeżeli chodzi o nowy internet, tak, który miał być, to się okazało, że ten serwis, najpierw pytałem się Mejosa, czy tam trzeba być pełnoletnim i tak dalej, nie mówi, trzeba być zdolnym do płacenia, a co zajebiście, mam forse, to mogę. Ale później się okazało, że akurat ta promocja, która był dobry internet do 6 dych, to było, że tam jest akurat w umowie, akurat w tej umowie w promocji jest napisane, że trzeba być pełnoletnim. No i akurat by mi to na pewno sprawdzić, czy podpisuję, czy pan jest pełnoletni, ile pan ma lat? 17, to dobrze, kurwa, dokumenciki poproszę. To tak by zapewne to wyglądało, więc tego neta nie ma, refów nie ma. Wiedziałem, że tak będzie, jestem wkurwiony. Ogólnie długo nie nagrywałem, chyba od miesiąca około, odkąd się dowiedziałem o tych refach, czyli gdzieś od początku. Od końca lipca nie nagrywałem nic, teraz się ozwyczaiłem, dziwnie mi się nawet teraz gada. Europę Universalis 4 z 3 sezonu mam nagrane już, sekunda, dokładnie 30 odcinków, gram Anglikami, jakby ktoś nie wiedział. No i zawieszenie kanału i tak dalej, powrót maksymalnie za miesiąc, raczej co najmniej za miesiąc. Chyba że wcześniej jak wybłaga się o lepszy internet, a nie o kurwa pół mega uploadu, jebać to. Więc to byłoby na tyle, do zobaczenia za parę miesięcy, za co najmniej miesiąc i pa.